Co się stało? Tu odwo padło. A jaki motor tu jest? 3 litry. 3 litry z czego? Siódma runda finałowa V-Wolf. Wypełniłeś trochę taką pustkę rajdów w okolicach Łodzi, bo tu dawno nie było rajdu. Opowiadaj w ogóle, dlaczego, skąd taka zajawka? Wiecie co, wygląda to tak, że faktycznie w Łodzi bardzo mocno działał kilka lat też klub łódzki offroadowy. Niestety ludzie trochę podrastali, zajęli się innymi rzeczami i przez ostatnich kilka lat był mały deficyt. Ja nie jestem długo offroadowcem, no od kilku lat, jak kupiłem Jeepa pierwszego, później drugiego, to faktycznie się okazało, że nie ma za bardzo gdzie jeździć. Przede wszystkim nie ma gdzie za bardzo legalnie jeździć, bo na jakieś tam nielegalne pojeżdżawki to zawsze znajdzie tam się chętnie miejsce. Natomiast, żeby zrobić legalną imprezę z karetką, z obsługą, ze sponsorami, żeby to teren przede wszystkim był załatwiony na legalu, to faktycznie nie było. A jako, że trochę tam jakieś doświadczenie miałem w organizacji imprez różnego rodzaju, to stwierdziłem, że trzeba się tym zająć. Zaczęło gryźć w tym sezonie, jest to drugi sezon, tak naprawdę mocno złapało. Ludzi przyjeżdża po 50-60 załóg, także najważniejszy feedback jest odpowiedni, bo nie ma negatywnych, zwrotnych informacji, także będziemy działać. No, w przyszłym roku na pewno też będziemy działać. Jak tam panowie nastawienie, co? Przed rajdem? Nastawienie jest bojowe jak zwykle. Zobaczymy co będzie. Się ciepło jest, także fajnie. Całą rundę jechaliście? No bez jednego rajdu bodajże, tak to. To co, jakaś walka tam o jakieś wyższe? Jest walka, na razie mamy pewne drugie miejsce w klasyfikacji tej ogólnej, także zobaczymy co nam wyjdzie ostatecznie. Forza Mars! A taki ładny ten samurajek nawet, powiem ci. To bardzo ładny na trytytki, ale elementy, które chcą odpaść, trzeba jakoś montować. Ty, to chyba na wszystkich rundach byłeś, co? No nie, na jednej nie. No i jak tam? Ostatni finał, walka, jakieś tam wyższe miejsce, czy to już no tylko zabawa? No może o trzecie w generalce, ale dżipologii. No tak, bo tu w sumie ten rajd trochę taki dżipowski, nie? Dużo dżipów na tym rajdzie. No sporo chyba jest, tak. No i mamy czwarte na razie miejsce, także... A nie, chyba trzecie, ale... Czy utrzymamy, to nie wiadomo. Co tam macie ciekawego w tych kartonach? Opowiadaj. Cepeczki, proszę. No to są gadżety od naszego sponsora BP2. Bluzy, czapki. Myślę, że będzie dobrze. Jak nastawienie przed rajdem? Bojowe oczywiście. Nie, tu jest kierowca. Który jest kierowca? Ja jestem. Ty jesteś kierowca. Jak tam nastawienie przed rajdem? Opowiadaj, co? Bo to walka będzie jakieś wyższe miejsce, co? Znaczy w dżipologii myślę, że załapiemy się na podium. W windzie. Czwarte, piąte miejsce myślę, że będzie, no ale zobaczymy, powalczymy. Jest opcja, jest dobry teren. Ja celuję zdecydowanie w pudło, tylko zwycięstwo. Ty, no ale tutaj widzę, że to w sumie dużo dżipowców tutaj jest. Nie wiem, że to się wywodzi dlatego, że w okolicy Łodzi jest dużo dżipów, czy czemu tak się stało? Czy dlatego, że organizator dżipem jest, jeździ dżipem? Nie, nie, no myślę, że po prostu każdy chce jeździć najlepszą marką, no i dlatego. Oczywiście, że tak, no. A jak furka w ogóle? Sprawdzona, przetestowana, wszystko dobrze?
Tak, jak najbardziej. No, sprawdza się, już na 6. edycji jesteśmy. Nie byliśmy na pierwszej tutaj, także dla nas to będzie dziewiczy rejs. Ale no myślę, że damy radę. No jest trochę upgrade'ów porobionych. Przeguby zapasowe są, będzie dobrze na pewno. Jakie ekipy tu przyjeżdżają? Czy to są ekipy raczej miejscowe, czy gdzieś z Polski? Wiecie co, wygląda to tak, że bardzo dużo miejscowych jest lokalnych, no bo wiadomo, oni mają gdzie jeździć, więc chłopaki przyjeżdżają, bo poza taką dużą imprezą w Bełchatowie tak naprawdę tu w okolicy nie ma zbytnio dużo imprez. Coraz więcej przyjeżdża ludzi spoza, mamy trochę ludzi z okolic Poznania, mamy trochę ludzi z okolic Częstochowy, więc też takie województwa pobrzeżne, ale po 150-170 km przyjeżdżają, bo to jest taki teren, że jak się klimat imprezy spodoba, to faktycznie przyjeżdżają. Mamy naszego zwycięzcy regularnego Fair Play Mikołaja Gladiatorem, który przyjeżdża właśnie z Leszna bodajże, to jest kawał drogi i jest praktycznie na każdej imprezie, także da się. U Ciebie są poza takimi klasami typowymi, są jakieś klasy, jakiś Jeep, coś takiego, opowiadaj, jak skąd to się w ogóle wzięło, dlatego, że tutaj więcej Jeepów jest, czy jak to jest? No? Wiecie co, to jest tak, że ja jestem mega pasjonatem Jeepa i faktycznie uwielbiam tą markę, to nie jest tak, że nie lubię innych, natomiast no, bardzo się wkręciłem w Jeepa i z Marcinem Bugajskim z Jeepologii ustaliliśmy, że w sumie fajnie by było zrobić klasę Jeepologii, więc biorąc pod uwagę, że zaczęły przyjeżdżać na pierwszych imprezach po 10-12 Jeepów, stwierdziliśmy, że trzeba zrobić tą klasę i tak w branży. Nie ma w tej chwili jakoś dużo tych Jeepów, bo no, nie ma co ukrywać, Jeepy z przednimi mostami Dana 30 dosyć często się psują na rajdach. Natomiast faktycznie po 5-6 autek zawsze przyjeżdża na imprezę, więc te 10-15% mamy obłożenia Jeepowego. No i działa to. Mamy sezon, osobny jak gdyby klasyfikacja, także poza standardowymi klasami winda, teren, zmota i quad jest jeszcze klasyfikacja Jeepa. To może tak do wszystkich bezpiecznie do mety. Tak, właśnie. I bezpiecznie, bezpiecznie. Pozdrawiamy. Ja nie widziałem. No ja wiem, że nie widziałeś, ale... Adrenalina to wszystko, no wie. To wszedł tam jak dziko. Wszyscy widzieli, tylko ten co najgłówniejszy, co wie, sam nie wiedział o tym. Co ty sobie w to oko zrobił, chłopie? Drzewko mnie zaatakowało. BHP i bezpieczeństwo w pracy. Ale będziemy o tym dzisiaj mówić. Fajnie, w kolejnym roku na pewno też będziemy brali udział. A jak ten pojazd przygotowany na tę edycję? To jest Jeep, wszystko się okaże w trakcie. Czyli jak chyba w każdej marce tak naprawdę. Wczoraj jeszcze kulał, dzisiaj już równo chodzi. Nie kolego, a gdzie jakieś rękawiczki? Przecież zimno jest. A po co rękawiczki? Nie ma, że no ale zmarzną ci palce, jak będziesz później manetkę wiesz, dociskał, nie? Grzane dołożymy. Jak w ogóle? Całą rundę jechałeś? Nie. Pierwszy start w Biłokę. I co? I czego się tutaj myślisz, że to jak będzie? Fajnie, fajnie opowiadaj. Twardo, ślisko, trochę piaszczyście. Nic więcej. Nie będzie źle. Kto to w tej gitarze siedzi? Opowiadaj. Czyje to auto? Twoje? Nie. Czyje to? Co tam masz za motor? 1.9. Ja, ile masz tą kunia? 140. I co? I mosty wytrzymują? Czteremsz tak. A jest różnica? Warto było robić swapa na 1.9? Jaki miał jeszcze motor? Skrzynia jest witarowska, reduktor jest witarowski. Warto, bo no, 70 koni witarowskie, a 140, ale w momencie jest duża różnica, nie? Staramy się cały sezon jechać, no, walczymy o generalkę. Aktualnie na trzecim miejscu jesteśmy, także lecimy. No. A jak tam X90, jakieś modyfikacje? Co tam masz zrobione? Opowiadaj. No, kosmetyczne modyfikacje są tylko. Ja... Ale jest to dalej Vitara, czy już jakaś zmotka taka większa? Vitara. Aktualnie regulamin nie pozwala na większe modyfikacje, ale coś tam przerabiamy, żeby usprawdzić maszynę. Pogoń, panowie, pogoń! Trzeba ustawić dobre ciśnienie, jak zawsze. Żeby nie było potem. Który raz tutaj na Biłolfie? Wiesz co, jestem drugi raz. Ale fajna atmosfera, fajni ludzie i też można fajnie zacząć, bo są inne sprzęty niż na polskich lidze TV, bo tam tylko Canon Polaris, a tu trochę jest CF-ek i Longino i innych sprzętów, więc można fajnie zacząć, jak one sobie tam radzą, więc coś zupełnie innego. Trzeba próbować wszystkiego po kolei w życiu, człowiek póki jeszcze żyje tak naprawdę, tak? Oby jak najdłużej, nie? Oby jak najdłużej, dokładnie tak. Fajny klimat, ciekawie. Każdy razem inny teren. Lekko zimno dzisiaj. Ale masz po tym jako ogrzewanie, czy nie? Jeździmy tym, ale to jest mój. Ale ten dzisiaj... Nie, no ten to za ładny, co ty no. Nie taki ładny, biały, bo na razie zobacz z drugiej strony, jak on wygląda. Czyli jest ładny tylko na chwilę? Tak, ślady walki. Są ślady walki, jest pogniesiony trochę jak paczka chipsów. A zimno to chyba dobre auto na rajdy, nie? Małe, lekkie. Prawdę powiedziawszy, my jesteśmy zadowoleni. Jeździmy
Byliśmy na wszystkich rajdach u Artura. Ostatni, siódmy rajd, prawdę powiedziawszy, 6 razy na podium, chyba nie jest tak źle. Czyli o generalkę jak walczycie? O drugie miejsce. Super, no to powodzenia. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, a pani będzie kierować, pilotować? Co pani będzie robić? Ja będę pilotować. Kogo? Tutaj tatę. Tata? Tak. Tata z córką, no to, to trochę taki rodzinnie, nie? I jeszcze chłopak się uczy na pilota. To będzie dwóch pilotów? Tak, ja tylko będę to widzę przygotowana, buty porządne, chłopak w sumie też, nie? Chociażby do skarpetek się woda naleje i co, zmarzniesz? Nie ma wody, znamy ten teren. Znacie teren? Tak. Czyli nie ma wody. To ja też nie muszę butów przybierać, w tym dam radę czy nie? Jak nikomu nie podpadniesz, to nie, bo dalej jest rzeka. No tak, dzień dobry, witamy Was. Cieszymy się, że chciało Wam się przejechać na 7 rundę finałową. Pogoda rozpieszcza, nie pada śnieg, nie pada deszcz, więc możemy się cieszyć. Teren nie jest jakoś bardzo trudny, bo są to piaskownice i żwirownie z lasami. Dobra. Natomiast chciałem zaznaczyć na wstępie, że po lewej stronie, jak się wyjeżdża, jest nowy teren, dziewiczy w cudzysłowie. Natomiast jest bardzo ciężko trawersowo w tym wąwozie. Jak ktoś się nie czuje na siłach, to naprawdę proponuję przejść, zobaczyć i zastanowić się 2 razy, bo jak widzicie, to możecie tam zostać na dłużej. Witam Was bardzo serdecznie. W ogóle cieszę się bardzo, że mogę z Wami tutaj uczestniczyć. Ja jestem kierowcą driftingowym, obecnie mistrzyni Polski, więc bardzo dziękuję. Cieszę się z tego bardzo, naprawdę ciężka praca za tym była. Słuchajcie, ale no, jak wiecie, tył mi zachodzi bokiem, jeżeli chodzi o off-road, mam mniejsze doświadczenie, więc ja przede wszystkim przyjechałam tutaj, żeby się dobrze bawić, żeby Was obserwować, żeby od Was się uczyć i dlatego od Was się uczyć. Słuchajcie, ja chcę przede wszystkim pokazywać, jak ludzie fantastycznie się mogą bawić. Chcę promować tego typu eventy, chcę promować tego typu imprezy. Chcemy pokazywać ludziom, chcemy zapraszać tutaj do Was publiczność, żeby obserwowali, żeby Wam kibicowali, żeby obserwowali Was jako zawodników. Dlatego uwaga, też tutaj podkreślę, naprawdę zadbajcie o to bezpieczeństwo, bo jeżeli Was nagram i nie będzie kasku, to może dosyć niefajnie to pójść w świat, tak? Więc uważajcie, kamera patrzy, wielki brat patrzy. Słuchaj, no, to jest jak mnie patrzeć, bo to sport absolutnie jest wariacki, ta adrenalina i te emocje, które się z nim zwiążą, to są cudowne, ale też pokażmy, że można naprawdę fajnie, bezpiecznie się bawić, tak żeby więcej osób chciało przyjść, obserwować, uczestniczyć w tym i żeby sport się rozwijał, a nie zwijał i żeby jeszcze tam nie chcieli nam tutaj ładować jakichś elektryków, nie? Musiałam! Panie? Zawsze. Bezpieczeństwo to najważniejsza rzecz i samochody elektryczne i kłady są B. I będą. Dziękuję Wam bardzo. Jesteście pojebani pozytywni oczywiście. Wolik normalny w sobotę przy minus 3 nie przyjeżdża na kłada czy na terenówkę. Wielka, wielka prośba. Szanujmy się nawzajem. Szanujmy, wspomagajmy się. To nie jest po to, że organizator mówi zapnij pasy, a Ty masz to w dupie. Nie. To jest nasze bezpieczeństwo. Pamiętajcie, że my tu jesteśmy, w domu są rodziny, które czekają, dzieci, które czekają, żeby tata czy mama wrócili. Szanujmy się, wspierajmy. Nasze sprzęty też nie są tanie, więc też je szanujmy. A przede wszystkim dobrze się bawmy i wszystkiego, co piękne. Będziemy razem z nimi rywalizować, a przede wszystkim bardzo dobrze się bawić. A ja Wam będę wszystko pokazywała, bo już widzicie, Gema mi się śmieje i nie mogę się doczekać wyjazdu na trasę. Przecież ona ściemnia, bo ona nie będzie miała czasu pokazywać, bo będzie jeździć. Jak to, nie zawsze mam czas. Jak tam Opelek sprawuje się na rajdach? Opelek jest niezawodny, jak to Opelek. Mhm. Z najlepszym silnikiem diesla. Bezawaryjnie się jeździ tym autem? Wiesz co, użytkuję to 5 lat. U Artura startuję od 2 lat, już parę rajdów u niego, też miałem pierwsze, drugie miejsce, także chyba się sprawuje. U niego teren nie jest, raczej lekki i łatwy nigdy. Zmodyfikowany jest nim miłosiernie, też zawieszenia, wszystko, nie? Ale to mocno, może jakieś podmacniane, coś? Nie. Wszystko na serii. Tylko trzeba się nauczyć tym samochodem jeździć. Czyli to trochę jak Suzuką, nie? Wiesz, faktem dwa razy przed nim ozurwałem, no ale to akurat albo beton pod spodem był, albo coś zawsze, nie? Albo gdzieś trafiłem, nie? No. Nigdy się nie wie, po czym się jeździ. Zacznijmy od tego, nie? Ale jest, tak to mówię, auto niezniszczalne naprawdę. Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. Yeah, oh yeah, the beast back. Adrenaline pumping through my veins. Can't relax. Would you never know? I'm not the same as these cats. I sting them if they never ever know.
Aj, prawie lustereczko. Dobra, stop. Do, tak, dokładnie. Dobra. Aj, poszło. No właśnie, ja się chyba tu pokazać. I co? Podpadały karty? Nowy sprzęt, to testujemy. Właśnie widzę, że jakiś masz inny ten kładzik. 22 rocznik to. A tamto co? A tamten sprzedany. Aha. Nawet chyba dzisiaj gość nim będzie, ale to się okaże. A który lepszy? Ten, bo... No bo nowy, nie? Nowy. Jeden sprzęt. A tu taka loża szyderców, o co tu chodzi? Upadaj. Kierowca mnie wygonił. On do tyłu to nie wyjedzie. Tak nie ma szans. Zaraz, zaraz ukręci przedni most. To proponuję w dół. Też tak uważam, że powinien wjechać. Oczywiście, że tak. Ale tak się ustawił, nie orła może przyjechać, nie? Zaraz będzie rolka. O co tu chodzi? Do tyłu nie wyjedziecie, panowie, tylko nie, do dołu. Chcę, żeby nas tam ci złapali. Nie, ciebie trzeba dochać do boku, od tej strony. Musisz tu wyjechać. No dobra, ale chcę, żeby mnie zasekurowali inną. Ale to do tyłu, od tej strony, nie? No tak. Zagadacie do nich? Do kogo? No do tamtych samej gitary. Halo? Ja myślę, że musisz na progu stanąć i wtedy wszystko się uda. Dobre. Delikatnie do tyłu. Daj delikatnie, delikatnie, koła na maksa w lewo, na maksa. Dobra już, koła w prawo, do przodu. Dobra, wycofaj w lewo i wyjeżdżasz. Nie podrzewa. Do tyłu. Ach, ten zapach sprzęgła, piękny jest. Koła masz za duże, bo ci nad kole chrupie. Na 400 zł też byś taki. Spokojnie, koła w lewo do tyłu i wyjedziesz. I już, 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 już. Koła w prawo. Na dół. Dobrze. Tylko nie hamuj, gazem zjeżdżaj. Na maksa w lewo. O, i się udało. Czekaj, jaki to jest kolor? Różowy czy? Jaki to jest kolor? O, to jest fuksja. Fuksja, właśnie. Ty Karolina, czemu ty masz nie w kolorze kłada? Niedopatrzenie, a. Ale będzie to naprawione. Dobra. Piszę. Macie spraya? Z daleka widziałem, jak dronem leciałem, że tam coś poważnego się chyba stało, co? Lokomotywę mamy. Co się stało? Nic poważnego. Pokaż, co tam się dzieje. Otwieraj tą machę. Damy radę. Co się stało? Tu odpadło. A jaki dobra. Motor duje? 3 litry. 3 litry z czego? No zdarza się chyba, nie? Macie zapasowe? Nie, bez turbiny wziąłeś. Co się uwaliło? Turbo. Ajajajajaj. Trzeba to tak, jeszcze nie było. Ajajaj.
nie masz tam zapasowych. Restaurów też zapasowych nie mam, nie? To nie jest bieg okoliczności. Czerwony, szybki. Czerwony, szybki. Nie? Odpuściły najszybciej. A co się stało? Resory. Pękły? Dwa całe resory poszły. Ale za duże ciśnienie było, czy co? Chyba z mrozu. A, zimna? Tak. Tutaj jeden tak. Widać, no. Ale to resor się zamknął, czy bucowanie? Nie, resor. Nie, pióro całe. Oj. I to nie jedno. Oj. Czyli co, koniec? Jeszcze nie. Walczycie? Oczywiście. I o to chodzi. Co pany, już coś się popsuło? Delikatnie. Nie, nie zepsuło się. To tam, trzeba, że migomatu szukacie. Żeby zwiększyć zakres wykrzyżu, zdemontowaliśmy tylny stabilizator w trybie dynamicznym. Tak zwanym pasywnym. Tak. I okazało się, że w tym momencie jedynym elementem trzymającym w zasadzie samochód są rurki hamulcowe. Arek sugeruje, że hamulce się przydają. Tak. Na przykład uważam, że... Ale z tyłu czy z tyłu? Z tyłu. Z przodu mamy rozpinane, także nas nie boli. Artur, zauważyłeś? Kolor auta? Szybki. Czerwony? I tam też są dwa czerwone, także czerwony zawsze się najszybszy, ale pierwszy się psuje. Nie, tam jest patrol. Panowie, ja nie wiem, czy to jest jakieś fatum, ale muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Jesteście piątym czerwonym autem, które popsuło się. Nie popsuło się? Nic? Nie, my obsługę techniczną robimy tylko. A, okej, czyli jakieś tam mody tak zwane, bo nie było czasu po prostu na to w garażu, tak? Stwierdziliśmy wczoraj, że to nie ma sensu zrobić dzisiaj na rajdzie. Co się stało tak naprawdę? Hamulec. Co, zapiekł się czy co? Się skoczył. Trzymał, aż w końcu pedał wpadł. Długę? Przez szybce. I tak zjeżdżając z górki bez hamulca było średnio. No to już tak. Nie jest to za fajne uczucie. Dlatego robimy szybki serwis. Czyli co, zaklepujecie tył? Zamykacie tył? Tak. Znaczy w ogóle kto hamuje, to przegrywa, nie? Nie chcę nic mówić, nie? Więc łapkę tym dalej zajedzie. No. Powodzenia, pany. Co tu się dzieje, panowie? Jakaś położka z przegub? Co się stało? Nie wiemy na razie, sprawdzamy. Ale coś jednak z przodu chrupło? Coś chrupło i blokuje skręt. Aha, jeszcze nie wiecie który, tak? No właśnie nie wiemy, bo się dziwnie zachowuje. Mamy. Ale nie, podoba mi się, trzech gości, wiesz. Zapasowe auto, ale chcemy jechać tym. No. Ten nie, no wyszkola trochę, nie? Chodź zobaczyć. Słyszałem, że tam coś z drugiej strony uszkodzone. Gdzie jest go szkoda? Gdzie? Ja go już zachował. Proszę cię, nowe auto, byś zniszczył w terenie, tutaj takie. Ej, nie zachował, tylko na boku leżał. No dobra, troszkę na boku leżał. Dzień dobry, dziewczyny. Dzień dobry. Jak idzie? Dobrze, tak. Jakieś takie podobne jesteście do siebie? Siostry? Siostry. No. Ile macie pieczoteczek? Na razie losowo na nie wpadamy, bo nie mam łuki. 7, 8. A to czeka, a was tutaj... 7 i 2. Kurde, 3 dziewczyny w aucie jednym. Tak. To nie za małe auto macie na trójkę? Jest idealne. Ono przelatuje. Jak jest błoto, to ono po prostu leci. To gdzie teraz jedziecie, może bym was gdzieś nagrał, wiesz, akcji? Nie wiem, czy to coś... Na razie szukamy pieczotek. Tak. Tam gdzieś jest jedna, no nie? No gdzieś coś tam pewnie będzie. Nie macie wyciągarki, bo tata nie kupił? Tak. Tata! Czekaj. Do taty. Tata, kolejny rajd, proszę wyciągarkę kupić, bo dziewczyny muszą odpuszczać pieczątki. Łukasz, tutaj nie gwoli! Tak. Na kolejny przyjedziemy z wyciągarką. Jak się u was zaczęła historia z offroadem? Bo to jakiś rodzinny sport? Tata. Nasz od dziecka. Tak. Miał Pajero, potem Mavericka, potem dwa patrole. I w sumie jeździłyśmy... Tak, od małego. Potem na 18 poprosiłam o Jimmyeczkę. Miała być Łada, ale Jimmyka jakby jest też spoko, bardzo. A to jest moja współlokatorka ze studiu, więc tak jakoś tak wyszło. Zaciągnęła mnie na jeden rajd i tak mi zostało. Tak. A w drugim zespole mamy chłopaków naszych. Czyli też jeżdżą? Tak. Ale zostawili nas i więc jeździły sami oni. Znaczy, wydaje mi się, że byli gdzieś tam, ale zostawili nas, także... Tak, więc my same jeździmy. A to dziękujemy chyba tacie, tak? Tak, bardzo dziękujemy. Bardzo go kochamy. Gdyby nie on, to byśmy tutaj nie było. Tak, to by nas nie było tutaj. No to ja trzymam do was kciuki. O, taka mocno. Powodzenia. Dziękujemy. Cześć. Co się panowie dzieje? Słyszałem, że to wasza tutaj ten rodzina, familia, dziewczyny, tak? Tak. To faktycznie? To trzech gości i trzy dziewczyny? Tak. No, ja. W zasadzie to bardziej skomplikowane. Ja jestem singlem, ale mniej więcej. Ale byś tak. Też przygruchał, nie? Co tam? Nie było na kamerze. Coś sprzęgłem czuję. Sprzęgłem coś czuję. To jedno, tak. Sprzęgło było jest niewyregulowane. Tydzień temu skończyłem przekładać silnik. No. Tylko, że nam witarka rzuciła palenie. Aha.
i właśnie teraz jestem na etapie poszukiwania, bo to może być kwestia podciśnienia, tylko kurwa nie mogę znaleźć, gdzie miał iść ten kabelek. Okej, czyli szukasz. Tak. Wypadł gdzieś, tak? Skądś? Szukam szczęścia, tak. Wiesz co, chyba za szerokie podciśnienia założyłem. I pospadały. Widziałem, że spadło od map sensora, to mogło być to. A jak idzie w ogóle na rajdzie? Ile początek macie? Wiesz co, na razie pokażę. Pokazuj, co tu masz, panie kolego, pokazuj. Mało co, kurde, biedne. Szybko przyszło, co, 2 minutów i tylko 4 pieczątki? No. Jakby to powiedzieć... Tyle zdążyliśmy zrobić. Szybko padliśmy, bardzo. Zanim nam zdechło. Założę się, że nasze dziewczyny już mają 2 razy więcej. No, tak, no, chwaliły się. No, to. Powiem wam, koledzy i koleżanki, że fajnie to działa. Dobry patent, w miarę szybko. Góra taki znalazł, gloczur. Dobra. Żeby ci kurwa płoć nie pękła, ty. Jest tak napięta. Ryzykownie. Do tego drzewa bardziej tutaj bym padł. To taka ręczno-mechaniczna wyciągarka, nie? A to wy macie klasę bez wyciągarki, tak? Tylko ręczna? Tak, tylko bez wyciągarek, no. Okej. Okay. Teoretycznie ręczna. Okej. Okay. Jak idzie na razie? Wspaniale. Ja widzę, że czapka Mikołaja jest. Wszystko po kolei. Klauna też jest, maska, więc zajebiście. To zostało jeszcze z Halloween, akurat. Właśnie tak, właśnie widzę, że to jest ta dwusilnikowa wyciągarka od Niglepina. Prawie dziewczyny, co? Podziwiacie, czy co? Robimy dobre wrażenie. Ładnie tak? Wyglądamy. No to wiadomo, nie? Nawet nie o tym nie będę dyskutował. Jak się podoba? Bardzo. Tak? Co to się dzieje, że na rajd przyjechaliście? Bo my kochamy offroad, kochamy ludzi z rajdów terenowych, z każdego motosportu, są niesamowici i chcemy ich obserwować, chcemy ich pokazywać, chcemy ich promować, a przy okazji się świetnie bawić, bo jak widać zabawa jest pyszna. I o to chodzi. Zawsze, zawsze. Chyba jakiś geodeta idzie, co tam? Będziesz mierzył jakiś ten? Posiadłości? Tak, tam. Ile masz już tam odwiedzonych tych pieczątek? Pokaż. Ile? Ło, jest sporo tego. A jaka jest twoja rola tutaj? Ja jestem pilot pomoc. A pomocnika i co? To skreślisz, pokaż. Pomocnik, ile. Dlatego że Manuel się uczy, jest pierwszy raz, a my z reguły razem we dwójkę jeździmy. Ale że jestem kobietą i nie mam siły po prostu dojść wszędzie. No ale to dobrze piszesz na kartce, pokaż co masz na porządkowane. Ale to jest tylko część, bo potem stwierdziliśmy, że się będziemy gubili, więc dobrze jest zapisywać, a część ma kolega na telefonie. No niestety będziemy musieli to uzupełnić, żeby potem nie tworzyć niepotrzebnego bałaganu. A ile już macie początek? Wiesz co, no nie wiem. A dużo czy mało? Dużo, do ciebie? dużo. To elegancko. Na pewno jesteśmy połowę mamy. Rękawiczka. Jak tam, ile ma ta? Ile mamy? 10, 20, 30, około 50. No ale tak to jest, jak się kombi po lesie jeździ. Nie wiem, czy to się uda, ale zobaczymy. Co ma się nie udać? Musi się udać. Gdzie ta pieczątka jest? Po prawej stronie, brakuje 15 cm. Wytrzyma! Ty, a robiłeś badania na powyżej 3 metrów? Co? Na wysokościach? Powyżej 3 metrów robiłeś badania? Jeszcze nie! Weź się odpuść. A dobra, jest. Rolinka tylko. Bo nie od terenowca. Dokładnie, kurde. 8-3. Yeah. Let's go. This not a man that I fear.
Nobody here that can stop me. Cause I'm in a league of my own, yeah. Y'all can just sit back and watch me. They know who I am, they can't imitate. Don't stay in the lane, I'ma set it straight. I'm putting my way to the top. You get in my way, you know that I'ma renovate. You know I'm about to lock it. To ile macie tego? Opowiadaj, dużo? Ojciec, znasz się. Nie. Jak się znasz się? Znasz się to wiesz. To pół godziny po starcie. Nie mamy czas. Pomyliłeś. Skopać, nie? No, to też nie jest głupi pomysł, tylko trochę twarda ta ziemia. To właśnie patrzę na samym początku, ale jeszcze jest aż taka zmarznięta. Ale zrobi, zrobi, odbije. Co, zawis na moście? Wkleił? Nie, wiesz co, źle zrobiliśmy, bo jak zjeżdżaliśmy, to żeśmy po krawędzi jechaliśmy sobie ładnie, a z powrotem spadł. No dobra, dawaj. Wyjście odbiło. No ładnie. No to jeszcze dużo czasu, żeby to 50. Czyli mamy malutku na tym. Tak. O, i zobacz, to jest pięknie naprawiony. Jeden resorek. No, na patencie jedzie. Komfort się poprawił, nie? Komfort jest zdecydowanie lepszy. Fabryka, kurde, siada. Jak im idzie? Dobrze. To jakaś rodzina chyba, co? No masz z córką. A, proszę bardzo. Lajtowo to już było. Jak ta tata idzie? To już było. Proszę. Jak tata idzie? Byle jako. Byle jako, ale to widziałem, że ładnie wskoczył. A to przez przypadek. Absolutnie. Gazu nie zostało odjęte. Co? Dobrze. Gazu nie odjęte, dobrze. A nigdy się nie odejmuje gazu. Ty, no bo zmniejszysz auto, gdzie tak trapami nie, no nieładnie? Nie, to jest markowe. Wszystko córka zrobiła. No właśnie słyszałem taką historię już. No, o, jaki trap z rusztowania. Elegancki blacik. Oczywiście. Najlepszy jest. Za dużo czasu tu spędziliśmy. Tutaj taka będzie mała wgniotka do wyklepania. Kręć w lewo, mocno. Łapcie onboard z Jeepa Gladiatora. Oprócz pieczątek do zebrania był OS czasowy, który decydował w przypadku takiej samej ilości pieczątek. Niestety muszę wyciszyć, bo prawa autorskie na YouTubie są okrutne.
Siadam ci pokazać tacie. Tak. A to na to idą twoje pieniądze. Że u mnie tego nie ma. A czy wtedy już się nie zgodził? Dobra, i ostatnia. Jakby jutro miało nie być. Zajebiście. Nie było źle. Ty, no chyba była adrenalinka, co? Oczywiście, tak. Dobra, teraz drugą. No jak tam, co było z tą w końcu? Zrobili. Żeśmy z gazu startowali. Wróciliśmy, to nadrobiliśmy, mamy większość już z tej części chociaż. Ale co z tą pompą? Pompa nie żyje, odpalił na plaku na gazie. Najprawdopodobniej. A, macie gaz. Wietrzyła, jak żeśmy... Macie nie, gaz. Co? Co się stało? Koło trochę wyszło z tyłu. Ej, po dzipie. Wiecie do czego to służy? Do wykaczania konkurencji, wiesz. Dojeżdżasz do konkurencji, koło się wysuwa i spycha cię na bok. To jest zwany wiek na trawersji. To zwiększa stabilność samochodu. Bardzo dobry pomysł. Wszystkie pieczątki są, no to zjeżdżamy, nie? No proszę. Gdzie? Dobra. A, żeś nabroił, a, żeś nabroił. A to była spokojna, delikatna jazda. Naprawdę. Low rider. Muszę wam powiedzieć, że dawno, ale to naprawdę dawno, nie byłem na rajdzie, gdzie czułem tyle sprzęgła spalonego. Tutaj to naprawdę z każdej strony słońce upalonego sprzęgła się unosi. Ale spoko, nie? No taki rajd bardziej w klimatach, że dużo ludzi, którzy się uczą tutaj przyjeżdża. Takich może początkujących offroadowców. Nie ma takiego ciśnienia, jest tak bardziej na luzie. Pieczątki są proste, na tej edycji nie wiem jak na innych, na tej edycji te pieczątki są naprawdę bardzo proste, takie fajne dla ludzi właśnie, którzy chcą się pouczyć i jakby mocno auta nie poniszczyć, bo jest tak właśnie fajnie lightowo, nie? Także fajny rajd dla osób, które chcą jakby spróbować swoich możliwości w offroadzie i się dobrze pobawić, moim zdaniem. Nie, jest za miękko. O! Nie! Mechanik nas zabije potem. Chodzi na zamówienie, nie chcieli robić ruchowych. Tak? Nie, nie da się. Chciałam ruchowe wodery, ale nie mają takich. To już ciężko na zamówienie. No ja bym jechał lewą, nie? Panie kolego, to też panu tam wisi pod autem. Jakiś pasek albo coś? Standardowy amortyzator. Łańcuch na reduktorze. Nie strasz, to na reduktor. Łańcuch na reduktorze. Nowy reduktor będzie. I powoli, powoli. Nowy reduktor dwa rajdy wytrzymuje. Nie, ale to nie nowy, tylko używany. Teraz lewo jedzie. Dobrze, dawaj, Kalko. Odejdź, bo tam jadę. Thank you.
Jest Mik! Spoko tam, dziura jest. Dobrze zrobione. To było dobre, but albo nie wiem. But albo nie wiem. Tak. W końcu dał się namówić i będzie jakiś ujęcie z błota. Obie. Tak jest bardziej efektownie. Chyba zaraz skoczycie, bo to już końcówka dla was, co? Dla was tak, znowu parę pieczątek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Także zobaczymy. Szybka blacharka. Ja widzę, że to nie raz było prostowane już. Jak pod samuraje to... Dobra, chujdę na tym wyjedzie. Widzę, że emocje to chyba są, co? Nie. Za dużo już nie. Nie można się nadenerwować, bo to można na zabaw zejść. Thank you.
Ach, ten zapach palonego sprzęgła. Piękny. Poczekaj. Uwaga na głowę. Oj, a był taki ładny. Czyli co, jaki plan wyjazdowy? Wrotem. Ewidentnie ta załoga miała jakiś problem z upadłem kierowniczym. I but, 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 but! Ale pełny ogień, no tak to nie, bo sobie będziesz, wiesz, nie pewnie wróć się. Nie, nie byłem. No ale teraz by poszedł ładnie, nie? No mocy brakuje też, nie? Kurde, nie spodziewałem się, panie przyjaciele. Ładnie.
Wam zdrówka, szczęścia, pomyślności, dawaj tego cukierka. Dziękujemy tutaj, bardzo. Wy już jesteście po ślubie, czy nie? Dzisiaj się stało coś nowego. Tak? Tak. No ekstra. To ładnie, fajnie zderzak wszedł. Powinien wyjechać. Ty no patrz, długi. Ma też łatwo, bo zobacz, koła dotykają jeszcze cały czas płaskiego, co nie? Krótki miałby problem. Do krótki się rana windzie windowali, nie? Krótkim. Muszę wam powiedzieć, że dawno nie byłem na takim spokojnym rajdzie. Tak jak mówiłem na początku, rajd w takiej atmosferze bardzo, bardzo luźnej. Wszyscy tu przyjechali chyba się pobawić, raczej niż ciśniejować. Faktycznie nie ma ciśnienia. Pieczątki proste, takie naprawdę McDonaldy w większości. Może dlatego, że dość sucho jest i ten teren jest też taki suchy i trakcyjny. No ale ludzie się bawią, auta się wykruszają, także niedługo koniec. Nie? Koniec. No. Te dziewczyny dawały radę. Mogę potwierdzić. Pewnie. No macie trochę tych pieczątek. No, na szczęście tych pieczątek była po prostu przytula z drzewem. Tak. Zbierało się przy okazji zaliczania drzewa. Dzięki. No, powiem wam, że chyba najładniejszy puchar, jaki widziałem w tym roku, jak nie i w ogóle. No jest piękny. Wiemy, że mogliśmy spędzić z wami ten super czas i mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym sezonie. Także proszę bardzo, częstujcie się i dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy za życzenia. Co, sezon się skończył? Jak, sezon się skończył oko boli. Jak wrażenia po całym sezonie? Dużo emocji pozytywnych. Były momenty dosyć rozczulające. Były też momenty, gdzie faktycznie bezpieczeństwo było weryfikowane przeżycie i to na pewno trzeba przyłożyć w kolejnym sezonie. Mamy wnioski, staramy się pilnować, ale tak jak widzicie, ja to sobie zrobiłem wczoraj małe kuku. Natomiast jest dobrze, no, ludziom się podoba. Myślę, że nie było takiego momentu, w którym ktoś by mi powiedział, że naciągałem, że znajomych faworyzowałem, bo tu wszyscy się znamy. Przyjeżdżamy dużą ekipą, wszyscy jesteśmy jedną rodziną, pomagają sobie wszyscy, jest nagroda fair play. I tutaj, mimo tego, że jest rywalizacja, to tak naprawdę wszyscy są razem, dbają o to, żeby każdy bezpiecznie dojechał do mety. Także to jest mega ważne w tej naszej imprezie i bardzo się z tego cieszę. Wiecie co, w przyszłym roku na pewno sezon wystartuje, nie będzie tak dużo rund jak 7 w tym roku, ponieważ no, bardzo nas to wycieńczyło fizycznie i jeszcze dużo innych projektów, które po prostu zabrały naszym rodzinom trochę życie. Więc w przyszłym roku na pewno będą 4 rundy tylko pucharowe, rozłożone na przestrzeni roku. Pierwsza startuje 9 marca tutaj w Łodzi, na nowym, zupełnie nowym terenie, gdzie nie było nigdy imprezy robionej. Bardzo wagnisty teren, także jak ktoś lubi wagienka, to warto przyjechać, bo grubo będzie. Tym bardziej, że to będą roztopy. Myślę, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że sponsorów na pewno nie ubędzie, bo to już wiem. Natomiast myślę, że przybędzie kilku nowych partnerów i będzie warto, bo będziemy starać się wprowadzać coś nowego, żebyście wy jako uczestnicy, którzy przyjeżdżali, oprócz tego, że macie fan z jazdy, to mieli też korzyści. Nie mówię tu o majątkowych, jakichś materialnych, tylko nowe kontakty, nowe możliwości. Także mam nadzieję, że będziemy się rozwijać. A najważniejsze jest to, że wprowadzamy aplikację swoją z NFC-kami i będzie to zupełnie inaczej. Nie będzie pieczątek, fotopieczątek, tak jak do tej pory. Cały rok robiliśmy aplikację. Pierwsze testy poszły, jakieś duperelki trzeba poprawić, ale naprawdę myślę, że będzie to duży krok naprzód w rozwoju imprezy. Brawo.
prawo. Byliśmy tam, gdzie wilki bały się strać. Dlatego taka łapa. No to cieszysz się? No bardzo się cieszę, no. W sumie pierwszy medal co zdobyte zawody sportowe. I jeszcze motosport. Nie, motosport. Od najskrytsze marzenie się chyba spełniły. Od dziecka. Żeby gdzieś tam w rajdach uczestniczyć coś. Mistrzostwo. Nieopisana radość. Startować, więc bardzo gratuluję ci świetnej imprezy. Dziękujemy! 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 Dziękujemy!